Zbiorniki w bazie magazynowej Pern w Miszawko-Strzałkowskim są wypełnione w 100%. Jesteśmy zabezpieczeni, zapewnia wiceprezes Pern. Baza w Miszewku pod Płockiem to jedno ze strategicznych miejsc spółki. Mamy tutaj bazę na magazynową, na ropę naftową. Jest tutaj, jak widać, 29 zbiorników, w których przechowujemy ropę naftową o pojemności 1,5 miliona metrów sześciennych. Jest to punkt strategiczny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Pernu, ale i Polski. Stąd ropa trafia m.in. do Niemiec czy PKN Orlen. Pern planuje inwestycje, które jeszcze bardziej usprawnią funkcjonowanie bazy. My oczywiście kładziemy ogromne nakłady na inwestycje oraz remonty. Dla przykładu w ubiegłym roku remontowaliśmy tu właśnie w Miszawku-Strzałkowskim 4 zbiorniki o pojemności 200 tysięcy metrów sześciennych. W tym roku planujemy wyremontować i zmodernizować kolejne pojemności. To będzie około 250 tysięcy metrów sześciennych, co razem, proszę zwrócić uwagę, daje nam 450 tysięcy metrów sześciennych wyremontowanych pojemności, a to jest około 1/3 tego, co tutaj mamy, jeśli chodzi o zasoby. Z drugą nitką na dzień dzisiejszy jesteśmy gotowi, mamy wszystkie pozwolenia i możemy rozpoczynać budowę. Jednak decyzja będzie zależała od naszych klientów. Sytuacja panująca na świecie może w każdej chwili wymagać szybkich, konkretnych działań. Czy jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz? Wojna się rozpoczęła w tamtym roku. Jak widać, dziś nie zabrakło nigdzie ropy naftowej, paliwa. Wszystko funkcjonuje dobrze. Tu na dzień dzisiejszy mamy wypełnione zbiorniki po same szczyty. Także nie widzę żadnych zagrożeń. Ale biorąc pod uwagę sytuację wojenną, musimy też pomyśleć o stronie całej wschodniej. Ze względu na to, że no, tam już dziś jest troszeczkę inna sytuacja. Myślimy o tym, żeby tam w większej mierze podejść do zasobów magazynowych i stworzyć jak gdyby bazę pod kątem rezerw. Jak dodaje prezes, Pern rozważa każdy scenariusz, by w razie potrzeby szybko zareagować.